Siemaneczko, jestem Pytym Games. Witam Was w kolejnym vlogu na moim gospodarstwie. Dzisiaj pasujemy sobie słomę. Pieniczkę. Pasujemy. Pogoda jeszcze jako tego dopisuje. Więc mierzymy się. Objechałem sobie już naokoło raz. Zobaczymy, jak będzie z ilością, ile tej słomy będzie potrzebami. Szczerze nawet nie wiem. Więc na początku zachęcam do zostawienia jeszcze apeczki w komentarzu i życzę miłego oglądania. Więc lecimy, po was tylko ustawię. Odpalamy. Odpalamy. Bieg sobie za to pasujemy. Oczywiście nie chcę zbytnio też szybko jeździć, bo powiem szczerze, że mało co tym jednym przejeździem sobie tutaj trasę zapchał, tak powiem. Myśmy sobie takie 4 na godzinkę, myślę, że tak będzie co nas. Wiadomo, to nie jest jakaś prędkość zabójcza, jak to się mówi, no ale jednak trzeba jakoś tam to miałem mądrze popracować, żebym to po prostu miał jakoś miało więcej nogi. Ja bym chciał mieć 22 600. Skąd takie pieniądze? Sprzedałem pszenicę. Jeden zestaw pszenicy w ilości 9100. Szczerze, ładnie stanęło. Blisko 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy zrobiłem za to. Dość dobrze wypłacalny. Miało być to na sprzedawane do hodowli dorobił, ale sprzedałem do po prostu. Już wam pokazuję gdzie, żeby wam tu nie kitu nie wciskać. To było do trzody chlewnej. Już wam pokazuję, gdzie to było. Tu. Tu sprzedawaliśmy. Widzicie 700. Ile to było? 720 za pole. Dlatego to był taki biznes. Nam wyszedł, że trochę pieniędzy dostaliśmy, bo zarobiliśmy i mieliśmy 16. 6 tysięcy zrobiliśmy, blisko 6 tysięcy za taki jeden zestaw, a drugi zestaw sobie stoi właśnie zasypany, rzutnik was przyczepą. Nie wysypywałem, bo muszę przygotować sobie po prostu miejsce do wysypu, ale jak wspomniałem, będą tylko po jednej przyczepie dostawianego danego zboża, czyli jedna pszenicy, jedna jęczmienia i jedna owsa. I mi to wystarczy w zupełności na paszę teściwą na moich krów. No nie potrzebuję więcej przy takiej małej ilości na razie. I tak to będzie praktycznie na moje 2 lata praktycznie. Można 2 lata wsadzić na jakieś 1,5 roku. Nie mieć to przy 10 sztukach. Wiadomo, zaraz będą mi się cielić. Zaraz. No właśnie zobaczymy zaraz, jak to tam będzie wyglądało. Dokumenty sobie wejdę. No zmnażaj 50%, to jeszcze nie. No i obicy 25 300. Czemu tyle? Po prostu, jak wiecie, ja słomy nie dam, chociaż teraz dałem troszeczkę. Wieście, znaczy praktycznie jedną kostkę słomy, można powiedzieć, dałem. Ale czemu tej gnojowicy tyle jest? Ta gnojowica nie jest taka czysta, czysta gnojowica. Ona jest z wodą. Z wodą, ponieważ proszę Państwa, ja musiałem przypokiwać sobie posadzkę po prostu czysto przy dojeniu i dlatego tyle się tego narobiło. Nie wiem, czy to wykorzystam całość, tylko będę chciał zlać, bo wiadomo, będę chciał dać po prostu wylać tą gnojowicę, ale bardziej bym powiedział, wolno wam mówić, że to jest woda po prostu. Woda, po prostu woda z rzeczką, no mieszką gnojowicy. Więc tylko tyle będzie tam. Wiadomo, trzeba będzie troszeczkę rozlewać powoli. A to jeszcze dopiero jeszcze kwestia po chwili, zanim będziemy w ogóle cokolwiek gnojowicą rozlewać, bo teraz jest kwestia związana z wapnem. Wapno zamówione. 200 zł za tonę, nie wiem, piszcie, czy to jest dużo, czy to jest tanio. No dwie łódki, no to 200.
tutaj 800 za łódkę będzie mnie kosztowało. Znaczy taka przyjemność do łódki to jest 9600. No, trzeba jednak wyłapnować. No bo widzicie, także jest lipa z pogodą. Bo widzicie, trawa wcale nie odbija. Nie mam wcale trawy do zbioru. Jest lipa jak ciul. Więc trzeba mi coś pomyśleć w temacie, nad tematem łąki. Naprawdę teraz ona nic nie rośnie. Nic nie rośnie. Od maja, jak zebraliśmy pierwszy pokos, tak nie mamy nic. Jest sucho. Jest strasznie sucho. Miało być przypadywać pogoda. Miało być deszcze. Nawet teraz w okresie letnim. Żniwny, przepraszam. Wolałbym, żeby tego deszczu jednak nie było. A z drugiej strony jednak może by tę łąkę trochę odbiła, no takie to jest, także i tak niedobrze, tak? W tym temacie, to teraz przypadało może 40 litrów, może w ciągu od maja do tego sierpnia nawet nie popadało. Może z, może 40, nawet 60 litrów wody na tyle miesięcy. Macie czerwiec, lipiec, sierpień, 3 miesiące, ponad 3 miesiące praktycznie. Nie padało. Znaczy, no tak, no bo padało w maju przed na te pierwsze prawy. No i teraz praktycznie nic nie pada, więc mamy 4 miesiące bez deszczu, wody nic. I teraz trzeba będzie kwestia tego, żeby właśnie przełożyć tą łąkę. Tylko wiadomo, że ja swoim pługiem nie przełożam, więc to też będzie się wiązało z kolejnymi kosztami. Wynająć kogoś, by mógł przyjechać, ewentualnie wynająć sobie ciągnik do orania. No nie wiem, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Widzicie, początek dość ciężki, można powiedzieć, co do hodowli, żeby to po prostu fajnie ruszyło. Na szczęście troszeczkę tych kostek uzbieraliśmy tego siana, ale powiem szczerze, nie wiem, gdyby nawet to, czy będzie w ogóle miało jakieś ręce i nogi, czy to w ogóle się uda cokolwiek ogarnąć, tak? No bo jak na świeżą trawę sobie zasiejemy, no to nie ma opcji, byśmy byli w stanie ją zebrać na siano po prostu, bo to jest niemożliwe wtedy do zrobienia. Będziemy musieli coś kuźwa kombinować. To będzie teraz bolączka. Co tu zrobić, żeby wszystko ogarnąć? Bawimy sobie te miniaczki. Czekać tak, żebym ja teraz mógł miarę fajny, fajny przejazd był. Dobra, tak żeby musiał kostek przerzucać, ale chyba nie będę musiał ogólnie w ogóle przerzucać kostek, z tego co widzę. Ja patrzę sobie najlepiej, to chyba wygarną teraz. Wszystko tu pod względem tego mniejszego kawałka, albo tego krótszego, jak tu chciałem. Trochę wiecie, pole nie jest jakoś tutaj pięknie dopasowane pod zboże, ale mówię, teraz trzeba sobie pomyśleć nad tematem łąki. Teraz sobie pomyślałem, żeby pewnie po tej pszenicy wywapnować wszystko, posiać nawóz, znaczy tutaj łąkę na razie likwidować, no bo nie mam co zbierać, jest lipa w ciul, tutaj jako taką by się przemęczył z tymi z taką łąką. No, sami widzicie, same problemy, tak? Miało być fajnie, kusza przyszła tutaj jednak tak gnojowica, która to powodowana po poprzednim właścicielu. No tu już swoje widzicie żniwo zbiera, tak można powiedzieć. W pewnym sensie. Więc teraz tu nie mam co nawet się zastanawiać, tylko trzeba nie przeładować. No i tak źle i tak niedobrze, jak to się mówi. Tak pojadę teraz tu. Jakbyśmy zrobili tak, że ja bym sobie tu wjechał,
czekać. Ja sobie trochę program na zewnętrznej kamerze. Może to miało być realne na TV. Mocno realne, ale też już starajmy, że będziemy aż tak mocno grali go. No i... Szanowni, to będzie lepsze, ale chyba, że jeszcze poczekam października. Bo w październiku wtedy na sieję sobie zmurza, bo prawdopodobnie w październiku jest okres do listopada pszenicy można wysieć. No to najwyżej w październiku byśmy tą pszenicę sobie zasieli. No bo widzę, że jesień to jest dość takim newralgicznym miesiącem. Tutaj, bo jest tylko na wrześniu. Ale pszenica dziwnym jest okresem, ponieważ jak widzicie jest wrzesień, październik, listopad. Ale jesień już tylko na wrześniu. No rzepak to wiadomo, ale ja rzepak ogólnie nie siewam. Ewentualnie jęczmień będzie można sobie zasiać jeszcze na... jęczmień zasiać po prostu na wiosnę, jesień. Nie wiem, zobaczymy, będziemy myśleć, jeśli się tam nie odbije, no to trzeba po prostu dość działać w Nickelodeon. Pieniędzy na kotaku nie ma na żadne łąki, zakupy. Po prostu na tym oferty kupna, dzierżawy żadnej także. To też nie mam co na razie wiecie, nastawiać na to wszystko. Nie, to trzeba będzie sezon pieniężny zarobkowy wydawać na baloty i kupywać siano. Po prostu trzeba będzie kupywać siano, jeśli nie starczy nam tego co zbierać do tej pory, ale patrząc wątpliwe, bardzo wątpliwe, żeby nam to tego siana starczyło. Cyk. W razie taki sezon zrobił jak w realu, można powiedzieć. Bo ja też musiałem siano przywozić teraz na mój wpływ. No bo też nie mam siano, się skończyło. Przez tą puszkę, która była, no to już sianka zbrakło. Pojedziemy sobie wolniej. Bo wiecie, ta pasa też nie jest jakaś pewna. Tak, już wiem, że coś tam już ją boli. Może jest pewnie w odbieraczach. Nie podbiera, coś tam już nie knuci. No ale jeszcze jakoś tam ciągnie. Mam nadzieję, że ten sezon cały przeboleje. No i będzie można ewentualnie coś tam montować ją w międzyczasie. Bo tak ogólnie ona jest bardzo fajna bazą. Lekką, widzicie, czeska sobie nawet nie mroknie. Nie zamiał, czy jak to się mówi. Nie zawije miałotnie w tej pasie, więc naprawdę nie jest tak źle w tym pasu. Tylko kwestia tego, żeby dowiedzieć o mechanicie, tak? Wiem dobrze, no to będzie na temat jeszcze 2-3 sezony w późniejszym czasie bez żadnych problemów, tak? Będzie wie, tak to się uda. To myślę, że ta mapa za pasie lat 70-tych, 60-tych nawet chyba ta pasa jest. Jak się nie mylę, więc tutaj to nie mam co nam zgadywać. Nie wiem, tabliczki z neuronowej, nie mam ogólnie, więc to jeszcze mam ciężko powiedzieć. Z tego na stopu. A, to jest taki kurna konkretna ilość po mnie. Dałoby się poprzeczniak pozbierać, ale jak pozbieram teraz poprzeczniak, no to mi teraz wyjdzie oliwka. Znaczy to się powinno jakoś pojeździć, niestety tak trochę nie za bardzo, bo nie mam czasu tutaj, żeby sobie ogarniać. Żeby sobie ogarnąć te poprzednie, bo nie mam później czasu na odrzucenie kostek. Miało być przyciało pożyczona, bo jak powiedziałem w przednim blogu, zboże jest na tej przyczepie, no i teraz nie mam możliwości, żeby tam całe teraz rzucić. Wolę ten czas poświęcić na to pasowanie, bo wiem, że po owsie przyjeżdża Roman i bierze sobie sobie na siebie. Bo mi na szczęście tej sobie nie będzie potrzebne. Położymy dobitnie. Na tej sobie trochę tu będzie z tych dwóch pól. To pola też jest jakoś tego małe. No i będę chciał po prostu sprzedać tą słomę, chociaż z tego co się dogadywałem z nim już, z Rankiem, no to przyjedzie mi zetnie po prostu swoim kombajnem
po prostu, ponieważ się będzie pasował bardziej pod prasę. On jakoś on Holanda ma prasę, tego tu się dowiedziałem i Sztejerka. No to będzie Holandem i Sztejerem sobie czekał. No ja niestety, no po takiej pasie, no takim pasówką pasą, no to by się jakoś średnio wyglądało. Tak to się mówi po kosu szukał, mi pod kostkę, no to wiadomo, no to mi się nie ma co wybrzydzać. Mamy taki pas, mamy takie zestawy, no to musimy po prostu robić tym, co mamy, tak. Ale jak ja mu to pasuje, Mani Polanda TCK, TC, chyba, takiego, mamy TX-a, ma przyjechać, właśnie sobie sprosić. Mamy niestety jutro, a jutro mnie nie będzie, więc pewnie będzie wszystko ogarnięte. Będzie wszystko ogarnięte przy, bez mojej odpowiedzialności. Ja postawiam mu tylko jedną szczepę z tego, tą mniejszą szczepę, paczkę tak zwaną, bo ja byłem tylko jedną szczepę, a przyjeżdża jeszcze jeden gościu i zabiera resztę obsa. Ponieważ powiedziałem, że mi się nie opłaca tak jeździć daleko, bo on mnie tamten z kolei bierze owsiankę, nie wiem, też na świn, czy... Ja mu to ogólnie rolnik chciał. Też na paszówkę mówi, on sprzedaje sobie żyto, bo on sobie ogólnie żyto tknie, więc na słomę, ale bardzo mu zależy na jakości tej paszy, też ściwej, no i tego owca brakuje, więc sprzedaje sobie tam żyto. Aha. No, sprzedaję żyto i kupuję właśnie tam mniej więcej tych samych pieniądzach dane rzeczy. Może mi zależy trochę na pieniądzach, bo to praktycznie tam nie płaca tylko chyba słówę za między żytem a owsem, więc może trochę tanio. Natomiast ogólnie chciałbym zobaczyć, jak w ogóle, jak wygląda sytuacja z owsem cenowo. No 1180. No jest to dobra cena, nie powiem. No ale wiadomo. Też nie mam się patrzeć tak typowo na ceny realne, tak? Więc mówię, no sobie będzie dopłacał między żytem a owsem. I wtedy bierze sobie jasny dobrony. Bo ja się tak zwane wyzbędę zboża. A on będzie miał zboże, ja zarobię, on zarobi w pewnym sensie, więc no, by się cieszyć, by tak tylko było, takie współprace były miłe, do tej pory, ja tak się jakoś fajnie ułożyło, że praktycznie po prostu to mogę sobie tak jeździć. Trzeba piątkę wyjść, bo naprawdę będzie na godzinę teraz zawadę. Tak bym nie chciał, teraz tylko tak bijemy sobie, no to jeszcze było takie po prostu to już jakoś tak tragicznie drwie. I to 2 na godzinę, to jest to polowe, no to będzie ojojojojoj. No puściłem po odbierak, a ogólnie go przerobiłem już na tyle uliczmy. Opuszczanie. Aż nie wiem, czy on ma w ogóle tak abstrahując, czy on ma gdzieś tutaj posiączkę, czy może faktycznie on jest hydraulicznie? Może hydraulicznie? Wiecznie, nie wiem. Ważne, że... No i znowu powinienem opuścić. Tyk. Chyba, indzido. Wszystko mamy, no w tej pasie nic nie czuję nawet. A spokojnie sobie nie pasuje. Wszystko naprawdę. Jest luks. Trzeba było nawet trochę mniej strana pod względem roboczym, ale też patrzyłem, że naprawdę ta farba, która była, no lakier już schodzi. Lakier już schodzi, proszę Państwa, 30, no jest to już będzie odświeżana prawdopodobnie, a na pewno nie w tym roku. Pewnie w przyszłym. Ja wam szczerze, ta odciska mi chyba najlepiej siedzi, lepiej mi siedzi kwarta żółta. Fajnie wygląda żółta. Tu podejrzewam, że będę chciał robić tamtą 30, demolował.
No to podejrzewam, że ja się przerobię na kolor czerwony. Pomyluję. O, moje trochę monotonia. Spasowanie ma, ale się nie miałem nawet pomysłu, to tu chyba będę zrobić na odcinku. A chciałem te pola wyopnować już, dość pracy typowo polowe, jakieś były fajniejsze. Może jakiś nowy nabytek wleci, no powiedziałem 9000 za wapno, samo wapno teraz wleci, no to trochę będzie bolało. Ale powiedzieć praktycznie zboże, teraz pokryje mi to. Czekajcie, no trochę żebym trochę miał jakieś wyskalowanie w międzyczasie. Trudnoga, bo to mnie nie interesuje. Saletrza, to tamten. Wapno. Nie jest wapno. 450. To jest po 225. No to dobrze. To dobrą cenę. Bardzo dobrą cenę dostałem. 225 tutaj. Ja po 200 przy tych kółkach. No to wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobra cena. Właśnie jest. Możemy jeszcze zdążyć wziąć, bo właśnie dlatego ja jadę na miasta, bo pojutrze właśnie będą mi przywozić te wapno. Nie będą dość działać. No i zobaczymy, bo to będzie wychodziło na wszystkie 4, bo można powiedzieć na te 3 pola plus łąka, tak? I te wapno będzie mi potrzebne. No. Więc jeszcze kwestia, czym to będę rozrzucał. No. Tam się mocno zastanawiam. Właśnie, mocno zastanawiam. Ale nie będę przedłużał odcinka. Tak fajnie wychodzi 20 minuty. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli tak, to już nie wiem, czy się podoba. Zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.